Cenny punkt przywieziony z Warszawy. Brookbet Termalika Nieciecza kolejny raz postawiła się mistrzom Polski Legii Warszawa i przywiozła z gorącego terenu cenny remis. Słonie mają imponujący bilans meczów z Legią. Grali z nimi czterokrotnie i ani raz nie stracili kompletu punktów. Dwukrotnie mecze z Legią kończyły się wygraną Termaliki i również dwukrotnie drużyny dzieliły się punktami. We wczorajszym spotkaniu 23. kolejki Lotto Ekstraklasy pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze z Niecieczy po bramce Samuela Stefanika. Jednak jeszcze przed przerwą wyrównał Mirosław Radowicz. Chcieliśmy zagrać wysoki pressingiem, przynosiło to efekty. Już na początku meczu mieliśmy 100% sytuację, ale Gutkowski przegrał rywalizację z Arkiem Malarzem. Później też było kilka dobrych momentów. Legia troszeczkę wolniej wchodziła w ten mecz niż my. Wykorzystaliśmy ten moment, żeby się upewnić w naszym graniu, w sposobie grania. Wymienialiśmy dużo podań, ale przyszedł taki moment, że przestaliśmy wymieniać podania. Ale w międzyczasie już padła bramka dla nas po bardzo ładnej akcji Stefanika. Zachował duży spokój w polu karnym. Ale od tego momentu, jak przestaliśmy wymieniać podania w środkowej strefie boiska, Legia zepchnęła nas troszeczkę głębiej. Z tego też był rzut wolny, około 35 minuty. I to, czego się obawialiśmy przed meczem. Dziś przed obiadem wypadł nam Osyra, nasz środkowy obrońca, który ma bardzo dobre warunki fizyczne. I wiedzieliśmy, że tego wzrostu nam będzie brakowało. Chcieliśmy uniknąć fauli, nie udało się. Wiedzieliśmy, że te dośrodkowania, zwłaszcza Guilherme, są bardzo dobre, precyzyjne. No jedno z takich dośrodkowań Legia zamieniła na bramkę. W tabeli na czele Lechia Gdańsk. Legia spadła na czwarte miejsce, a Termalika awansowała na piątą lokatę. Za tydzień podopieczni trenera Czesława Michniewicza zmierzą się u siebie z Ruchem Chorzów.